Siemka, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak widzicie, jadę prasować te szóstką. No już z te piątki zabrałem uchwyt do prasowania. Poza tym nie chciałoby mi się teraz już przeczepiać te piątki ze zgrabiarki do prasy. No i te szóstka jednak bardziej komfortowo się pracuje. I jednak te szóstka nie czuje tej prasy w przeciwieństwie do te piątki. Pokażę wam, jedzie. To jest BGR-u T7-185 z kosiarką Samaszka DF300, a z tyłu Krone 320, zabezpieczenia transportowego widziałem, że nie zapiął. Zapomniałem, że tutaj już muszę zjechać. I tak nie pojechałem tak jak chciałem, bo najpierw miałem jechać na inną łąkę. Się zapomniałem. No dobra, na powrocie tamtą wezmę. Teraz jadę na taką najdalszą. Ostatnio tutaj nagrywałem, jeszcze wam nie wrzucałem film, stąd brałem belki trochę. Dzisiaj dziadek chyba rano też trochę stąd brał. Mam 52 godziny w te szóstce, więc już się kwalifikuję do przeglądu. Ale tak już mówiłem serwisantom, to tak mówili, że do 100 godzin można jeździć. Ale już jestem w grafik zapisany, więc jak będą mieli chwilę, to przyjadą do mnie na przegląd i mi siłownik w zgrabiarce wymienić, bo jeden siłownik mi troszkę cieknie. Tutaj to jest, kosiłem ostatnio, nie chciało mi się nagrywać, powiem wam. Ale też raz nie wziąłem karty pamięci, już mam tutaj pograbione. Raz chciałem wam ponagrywać właśnie koszenie, a nie wziąłem karty pamięci i nie nagrałem. To nagram wam teraz przynajmniej prasowanie. Więc troszkę w wałkach sobie doschło, jakoś tak o 11 zacząłem grabić. Teraz z godzinę byłem w domu na obiad i przy okazji trochę, żeby to przeschło, żeby tak od razu bezpośrednio po grabieniu nie prasować, szczególnie, że tutaj takie kawałki, jak widzicie, przy lasach, więc tutaj prawie jest dużo cienia, jest dużo wilgoci. Więc w takich miejscach nie schnie tak jak na jakichś górkach. Już mogę sobie te buty wyłączyć. Tutaj powolutku, żeby nie porysować. Tutaj lusterkami delikatnie haczę, ale to jest tak delikatnie, że to niczemu nie szkodzi. Same listki. Tutaj ten New Holland właśnie, co jechał z kosiarkami, ta T7-ka to stąd właśnie jechała, bo jak grabiłem tutaj na łące, to on na łące obok za rowem kosił. Teraz jadę właśnie na tą łąkę, skąd brałem siano w odcinku, który ostatnio nagrywałem. Jeszcze go nie montowałem, nie chciało mi się w ogóle, jakoś nie miałem weny. Szczególnie, że to będzie na pewno bardzo długi odcinek. Podejrzewam, że może podchodzić pod godzinę. Jest to odcinek głównie z transportu. Głównie z właśnie zjeżdżenia po drodze z pronarką, tą T6. Więc możecie napisać w komentarzu, czy chcecie, żebym wrzucił film z transportu. Może ewentualnie zrobię ankietę. Zobaczę. No i to właśnie jest tutaj to pole. Tutaj na górce to suchutkie będzie.
sobie trochę zmieniałem zgniot w prasie na troszkę mniejszy, bo miałem bardzo mocno wczoraj ustawione. Przyznam się też, że wczoraj udało mi się zapchać prasę. Zapało mi takiej mokrej kluchy, jak ja to mówię, zlepione, no taka trawa mokra przy wodzie. I tak pociągnęło taki kawał, że po prostu nie wyrobiło. Założę kamerę na głowę, mam nadzieję, że dobrze widzicie. Opuszczam podbieracz. Dobra, teraz mogę sobie wyzerować licznik Bell. Odpalam prasę. Włączam tempomat dwójkę. On się tutaj ładnie powoli rozkręca. I ruszamy. Teraz sobie podniosę tura, żeby nie ciągnąć ze sobą siana. No tutaj powinno fajnie iść. Patrzeć tam, gdzie kościół, to nie przerzucają może od razu. Powiem wam, że dzisiaj miałem jechać przewracać, bo wczoraj jak tam grabiłem, to obok znajomi dla mnie kosili łąki, takie, które zbieram. I miałem dzisiaj też jechać przerzucać, ale po prostu się nie wyrobiłem. Ze zgrabianiem zeszło dosyć długo, bo było tego trochę, jednak te wałki niektóre przy lesie warto było przerzucić dwa razy, żeby to lepiej przeschło. Tutaj to jest prawdopodobnie najsuchszy z tych wszystkich kawałków, jest najbardziej odsłonięty, bo na tamtych pozostałych wszędzie dookoła są drzewa, nie ma takich przerw nawet jak tutaj. Tutaj tak jest kawałek górki, to tutaj jadę powoli, jadę 4,5-5 na godzinę, bo są dziury, a nie chcę tak skakać po tych dziurach. Ja mam jeszcze tutaj gaśnicę, więc ta gaśnica też nie jest jakoś przymocowana, ona mi tutaj lata. Zrobię sobie o tak. Tym dziobem w moją stronę, bo to jednak jak lata potrafi uderzyć czy w szybę, czy w drzwi. A tym dziobem jakby uderzyło, no to bardzo duże prawdopodobieństwo, żeby zbiło. Staram się na takich tych, na takie mocne przełamania nie zjeżdżać, bo mam trochę za długi wałek w prasie, mimo że docinałem po 6 cm na jednej połowie, to prawdopodobnie dotnę kolejne tyle, bo trzeba, ten wałek jest taki na styk, a wolę uważać i nic nie uszkodzić mimo wszystko. No to jak widzicie, leżały te bele. Tam nie dokaszałem, bo się bałem, że coś tam mogą być, jakieś kamienie czy coś. Więc ani przednią, ani tylną kosiarką tam nie zaglądałem zbytnio. Tak mniej więcej przekosiłem, jak te belki stały. O, wczoraj właśnie na takim zakręcie, przy mniej więcej takim manewrze, zapchałem prasę. Sam bok mi złapał, no taką ogromną tą kluchę, że naprawdę nie dziwię się. Tutaj muszę, na tej górce tylko powoli muszę jechać, tam jest praktycznie cały czas równo, też jest tylko jedno takie miejsce, gdzie są dziury. Wziąłem sobie oczywiście siatkę na zapas, na wypadek gdyby mi nie wystarczyło. Wczoraj po zmianie siatki tak myślę, że mogłem zrobić z 50, nie, 30 bel myślę mogłem zrobić. Tak myślę. 30 bel, 30-40 maksymalnie. Bo też wczoraj jakoś prasowałem do prawie 22, już rosa zaczynała wchodzić, więc odpuściłem.
A nie, dzisiaj ogólnie mam... Dzisiaj i wczoraj było dosyć chłodno. Mamy około 24 stopni. Więc tutaj nic się nie męczy, nic się nie grzeje. No, tabela już piękna, bo na tamtej troszkę mi nie dociągnęło z 5 porywa do 10 cm na rancie. Chociaż mimo wszystko, tak jak do karmienia ktoś sobie bierze te wele, to wygodnie jest, jak siatka nie zachodzi na rant. Bo wygodniej się odwija po prostu, jak się tą belkę postawi pionowo, to się łatwo odwija. Ale tak ładniej wyglądają, lepiej się układa, jak są równiutkie. Też wam nie pokazałem, bo nie miałem okazji. Na podwórku stuk się trochę powiększył. Już w stogu mam 160 sztuk chyba. 160 albo 190. Zrobię sobie ten stuk na 230 i starcie. I już kolejny będę leciał. Muszę sobie też przywieźć, bo już mi się tutaj kończą wszelkie podkłady pod te bele. Bo oczywiście pod bele podkładam albo to jakieś palety, albo takie drewniane płyty, żeby te bele nie stały bezpośrednio na ziemi, nawet betony czasem, jakieś betonowe płyty. No to jak widzicie, obok skoszona łąka i tam jeszcze następna, to tą to siódemką kosili. Robiłem sobie takie tutaj nieduże wałki, żeby jeszcze właśnie w wałkach doschło. Bo wczoraj robiłem takie naprawdę potężne wałki wszędzie. No to też miało trochę ciężko schnąć przy jakichś rowach, czy właśnie jak tam przy zalewie robiłem. No, wczoraj zrobiłem, tak jak widzieliście, 202 bele. Więc niedużo, ale większość to naprawdę takie jakościowe siano. Jedną łąkę miałem taką, że na jednej wyszło 140. W sumie mogę troszeczkę szybciej jechać. Dziki tutaj poryły, jest nierówno. Prawdopodobnie wiosną będę tutaj wukował. Tutaj, jak widzicie, nie dograbiłem, ale tutaj przy drzewach, przy rowie są pniaki, więc tutaj nawet z lekką uniesioną kosiarką kosiłem, żeby nie złapać. Tak mi się tutaj udało, że właśnie nie było słychać, żeby kosiarka złapała, tylko poczułem ewentualnie, że przejechała poza, o tam widzicie, że przejechała poza po pniaku. Tutaj to akurat chyba przednia kosiarka zahaczyła, ale z przedniej jestem ogólnie super zadowolony, jeśli chodzi o kopiowanie terenu. Mam jak na razie jedno zastrzeżenie. Ale to może w odcinku z koszenia następnym się z wami podzielę, bo jeszcze będę trochę kosił. Jeszcze mam trochę na, wiadomo, na pierwszy pokos i oczywiście przydałoby się, żeby trochę popadało i ruszę z drugim pokosem. Chociaż na razie dobrze było, jakby mi nie popadało, bo tak to jeszcze jutro sobie poprasuję, bo mam trochę nagrabione i nakoszone jeszcze. Nie, nagrabione już nie mam. To, co dzisiaj sprasuję, to nic nie mam, ale mam ponad 10 hektarów skoszone. Dobra, teraz wam mnie już nie przeciągam. Myślę, że taka przerwa od odcinków też na dobre mi trochę wyszła, bo jednak troszeczkę mam co opowiadać, nie zaczynam się tak. Cały czas coś mówię. A tak to już trochę nie wiedziałem, co mówić. Wszystko mówiłem na bieżąco. Te szmaty powciskam, żeby ta gaśnica się lepiej trzymała. Dobra, widzimy się później.
się okazało, że tak jak wam mówiłem, co ostatnio nagrywałem odcinek złożenia siana, nie zabrałem tego z karty pamięci i mogę nagrać jeszcze tylko 9 minut, więc teraz chwilę posiedzę, pogadam. Korzystam sobie z tego wychylonego zagłówka, powiem wam, że bajeczka. Na początku się tak myślałem, po co to, tak jak przy prasie, to nic lepszego nie ma, jak są takie grube wałki, trzeba patrzeć na podbierać, jak to idzie. Jest po prostu ultra wygodnie. No już 41 bela, jestem na tym pierwszym jakby kawałku. Tamten ostatni sprasowałem, tu jest ten drugi. Nawet fajnie to idzie. Idę sobie teraz biegiem B5, czyli 7 na godzinę prawie. W takim grubym pokosie nie ma co szybciej, szczególnie że tutaj nie było przewracane i z tego też względu to nie idzie tak całkiem lekko. Wiadomo, przewrócone jak jest dokładnie całe przyschnięte, nie robią się takie kluchy, się lepiej grabi, lepiej się prasuje. Ciągnik cały czas, temperatura cieczy chłodzącej 81 stopni. Tutaj dziadek przewracał te wałki, trochę pokręcił. A później jeszcze po tym jak ja zgrabiłem i przewróciłem dwa przelesie, to dziadek jeszcze przyjechał Perkinsem, bo obok grabił. Na tej łące, na której już pewnie nic nie nagram, bo baterii nie będę miał miejsca na karcie pamięci. A nie brałem torby z aparatem, wziąłem tylko kamerkę, więc nie będę miał nawet karty pamięci na zamiankę. No tak to już robiłem tak nieraz, że miałem zapełnioną kartę, to z aparatu brałem pustą. Teraz na następne koszenie ściągnę sobie tura. Miałem już na to ściągać, ale znowu stwierdziłem, że zaraz będę woził. A teraz tak tylko na próbę, nawet jeśli miałbym tego samego dnia jeszcze zakładać, na próbę po prostu ściągnę, bo już sobie te, nie wiem czy wam mówiłem, nie mogłem poluzować tych zabezpieczeń, tych dźwigienek. Już mi się udało. Trzeba było tam popsikać trochę WD i wziąłem, odkręciłem te gałeczki na końcu i przez taką tulejkę, przez taką rurkę max, nie no, 20-25 cm długości poruszałem i poszło. No tym ciągnikiem bez tura jeździłem jak na razie tylko po placu, jak przyjechał kilka razy, a później w ten dzień co nam przyprowadzili traktor, akurat jak rejestrowaliśmy, w tym czasie właśnie co siedzieliśmy w wydziale komunikacji i patrzymy, za oknem jedzie samochód dostawczy z ładowaczem na pace. Się okazało, że to właśnie była dostawa z fabryki naszego ładowacza. Więc od razu przed wyjazdem do nas założyli ładowacz. Od początku mam traktor z ładowaczem. No zresztą jak widzieliście na filmu z nowymi nabytkami. Na filmie z nowymi nabytkami. Dobra, nie przedłużam, myślę, że dzisiaj troszeczkę, mimo że niedługi raczej jest odcinek, ale myślę, że też takie może się całkiem przyjemnie oglądać. Nie przedłużam na dzisiaj, ja się z wami żegnam, ewentualnie później wam dogram na końcu, co jeszcze udało mi się zrobić. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.